Przez świat przetoczy się niejedna nawałnica, a w Wiśle, Cedronie, Sekwanie, Torne, Odrze, Jordanie, Oce i rzece Hudson upłynie wiele wody, zanim nasi bohaterowie powiedzą: ja się nawet Żydówką nie czuję do dzisiaj, no bo w sumie mam mieszane rodziców. Ja w połowie Rosjanka, w połowie Żydówka. To jest nasza ojczyzna, mówimy po polsku, myślimy po polsku, znamy Mickiewicza. Czuję się Żydem ze względu na pochodzenie, czuję się Polakiem ze względu na to, że się tu urodziłem, Amerykaninem, bo mam amerykański paszport, a jutro mógłbym się czuć Izraelczykiem, gdybym tak koniecznie chciała. Tak naprawdę to myślę, że to nie powinno mieć dużego znaczenia. Jak wyjeżdżam za granicę, to jestem Polakiem, a w Polsce jestem Żydem. To będzie opowieść o Róży, Lubie, Annie, Lucynie, Sabinie, Larysie, Arturze, Ignacym, Marku, Rubinie, Mikołaju, Edwardzie, Marcinie, Anatolu, Jerzym, ich przyjaciołach i bliskich. O przybliżenie zawiłości poprosiłam historyków Annę Gróżlewską, Tamarę Włodarczyk i Radosława Ptaszyńskiego. Nasi bohaterowie jeszcze nie wiedzą, że za pewien czas ich głosy zabrzmią tak. Widząc, jak moi przyjaciele jeden za drugim opuszczają Szczecin, ja sobie zadawałem pytanie, co ty tu robisz właściwie, chłopie? To było takie przykre dla nas. Tak nas dużo było, a nagle nie ma prawie nikogo. Wszyscy przeżywaliśmy to, że żegnamy się na dworce. Ja to bardzo przeżywałem, bo moją narzeczoną była Żydówka. Myśmy strasznie długo płakali. Wszyscy moi przyjaciele zaczęli wyjeżdżać, no i to tylko się chodziło na dworzec i wyjeżdżali się, tylko żegnało i żegnało i żegnało. Z mojej klasy, gdzie 3/4 było Żydów, wszyscy wyjechali. Najbliższa moja przyjaciółka z ławki, Sara. To byli koledzy, którzy od dziecka się znało, serdeczni przyjaciele. No tak jakby się kawałki serca urywało, to się nie da wrócić. To jest do dzisiaj, prawda, to jest dosyć ciężka sprawa. Wiadomo było, że się wyjeżdża w jedną stronę. Się kontakt urywał. Na razie jesteśmy w końcu lat 40. W Warszawie stoi już nowiutki dom partii, a we Wrocławiu trwa wystawa ziem odzyskanych. Pawilonu żydowskiego, wbrew obietnicom, na niej nie ma. Władze mają już na społeczność żydowską nowy plan. Już wkrótce uderzy on w 11 działających po wojnie partii żydowskich, od Ichudu po Agudę, ale też w szkoły, organizacje charytatywne, teatry i sierocińce. Ale na razie nasi bohaterowie niczego jeszcze nie przeczuwają. To było tętniące życiem nowoczesnym. Dzisiaj to w ogóle wygląda jak tam co jakiś człowiek przechodzi. Wszędzie się ludzie kręcili. Kobiety się musiały wystroić jak w serialu Wojna domowa, tak? Żeby wyjść, tam chusteczka, buciczki i tak dalej. Moja matka po masło by nie wyszła, tam nie zrobiona. U mnie w domu mój tato przez telefon ze wszystkimi, kto dzwonił do niego, rozmawiał widysz. Moja mama wyzywała nas widysz. Tu była jedna duża spółdzielnia dziewiarska imieniem Marcelego Nowotki, gdzie pracowało bardzo dużo Polek. Tu się wszędzie biegało, jak się bawiliśmy policjantów i złodziei, goni się, tak? Między ławkami i tak dalej. Potem się ubrudziliśmy. No bo tak jak to dzieci tam czołgały się. To co? Gdzie się umyć, bo w domu ochrzan w wodzie święconej tam. Oczywiście wszyscy to robili oprócz mnie jednego. Bo byłem nauczony, który pamięta, jak cokolwiek będzie, to i tak zawsze będzie na Żydów i tak dalej, czyli jedyny, który nie moczył rączek i nie mył się w wodzie święconej, to ja. Była też taka historia, że moja mama raz doszła do wniosku, że postawi choinkę. Stanęła koło telewizora i stała do Wielkiej Nocy. Gdyby nikt nie wpadł na to, że taką choinkę to kiedyś się rozbiera. Zostałem wychowany jako Żyd, który nie chodzi do synagogi, nie jest Żydem świeckim, tak jak zresztą i moi dwaj bracia. Tu na przykład na rogu mówiłem, że był kolega Gołąbek, tak, czy państwo Gołąbkowie z dwoma synami. Ten starszy właśnie grał na gitarze w klubie TSK-Żetu. Wszystkie dziewczyny się w nim kochały. Ale on opowiadał na spotkaniu tym reunionu potem, mówił, że jego koledzy, jak przychodzili do kościoła niby na mszę, to przychodzili do niego słuchać tych płyt takich pocztówkowych i tylko nasłuchiwali, o czym jest, jak trzeba było zeznać w domu, jakie kazanie. Na każde święta żydowskie moja mama robiła przyjęcie. Przychodzili do nas tacy państwo też, którzy mieszkali na końcu Żelaznej. Ona Polka, on Żyd. Państwo Margulin. Oni byli z Płocka, ale mieszkali we Wrocławiu. Ja uwielbiałam te święta, ponieważ mój tato z panem Margulinem prześcigali się w opowiadaniu historii, dlaczego się te święta obchodzi. Uwielbiałam to, bo za każdym razem coś nowego się dowiadywałam. Ty panie, to mi Polki opowiadały już po fakcie, że bardzo mile wspominają tych Żydów prezesów. Nie da się ukryć, że nasi bohaterowie najlepiej pamiętają jednak czasy szkolne. Szczecin był taki, że była szkoła żydowska i ludzie, większość dzieci chodziło do szkoły żydowskiej, chociaż nie tylko, była część, która nie chodziła. W sumie tam dopiero poznałam środowisko żydowskie. Ono było jakieś inne? Tak, dla mnie było zupełnie inne. Jakie? Ja pojechałam na jakie to było obóz. To było luzactwo totalne. Ja byłam w klasie na przykład z Karolem Göttingerem, który był naczelnym architektem Paryża, który w ogóle nigdy się nie uczył dla mnie. Ja mi się wydawał, on ciągle bułki jadł na polskim. A jak Polonicka go pytała, no może Karol powiesz teraz ty, to Karol mówił chwileczkę, w którym miejscu jesteśmy, wstawał i mówił. Oni się nigdy nie uczyli, to były takie tęgie głowy. To jest szkoła żydowska, piękny budynek. Miałem w niej rozpocząć naukę w roku 1965, mając 6 lat, ale niestety nie doszło do skutku, dlatego że dyrektorka tej szkoły powiedziała, żebym się jeszcze wybawił jako dziecko i że nie muszę rozpoczynać szkoły. Tak czy owak, raptem 3 lata pochodził do tej szkoły, dlatego że w 1968 roku oczywiście na skutek tak zwanych wydarzeń marcowych została zamknięta. Miałem paru kolegów, Jurek Rinder był, który chodził do tej szkoły. Oczywiście no, rzekomo musiał się uczyć jidysz. Tym się właśnie różniła ta szkoła od pozostałych, że miała te lekcje jidysz. Myśmy Żydzi chodzili do szkoły TPD, czyli gdzie nie było religii, a i tam nam było dobrze. Ja nie chodziłam do szkoły żydowskiej, ponieważ ona była trochę oddalona od tego naszego miejsca zamieszkania. Ja chodziłam do szkoły, można powiedzieć, u nas powstała tu szkoła świecka. Chodzili Żydzi i właściwie dzieci rodziców partyjnych. Właśnie wielu Żydów chodziło do tego liceum. Dobry poziom nauczania. Pamiętajmy, że to byli ludzie z Lwowa, profesorowie, primasor. Ja chodziłem do tepedówki. Nie chodziłem do żydowskiej szkoły, ale chodziłem na stołówkę żydowską. Bo tam były obiady dobre i tanie. Tak jak one powstały pod koniec lat 40. i są listy absolwentów, to tak połowę to tak jakiś Rachela, Icek, jakiś Izak, Halina Kwiatkowska i tak pół na pół to było. Szkoła żydowska to była taka enklawa, że tam wszyscy się przyjaźnili, prawda, spali ze sobą, imprezowali i tak dalej. A potem oni ewentualnie, ktoś mi tam powiedział, że on musi wyjechać, bo on tutaj mu całe towarzystwo wyjeżdża za granicę. To była jakaś racja po prostu. Jak skończyła się szkoła żydowska i ja musiałam iść do szkoły państwowej, do swojej szkoły w rejonie, to w mojej klasie było 4 dzieci z mojego budynku, z mojej kamienicy. I no, na pewno wiedzieli, że ja jestem Żydówką i na pewno wiedzieli, że przyszłam ze szkoły żydowskiej, bo przecież nie chodziłam z nimi, to była dopiero to była już 4. klasa, jak ja przyszłam do nich. Nikt nigdy przez całą szkołę podstawową, przez całą szkołę średnią, przez całe studia, nikt nigdy nie, nawet się mnie nie zapytał, słuchaj, ty masz takie dziwne nazwisko. Wychowawczyni w mojej klasie kazała nam na pierwszej godzinie wychowawczej wziąć kartki i napisać imię, nazwisko, imiona rodziców, gdzie pracują, numery telefonów. No ja siadłam i wszystko napisałam. Mój tato miał hebrajskie imię Mordechaj, ale rumuńskie imię miał Moka. I w dokumentach miał Moka, więc ja wpisałam Moka. I moja wychowawczyni przy 40 dzieciach w klasie postawiła mnie na baczność i mnie zwyzywała, że moja matka może sobie mówić do mojego ojca, jak jej się żywnie podoba, ale nie ma takiego imienia Moka. I jak ja mogę mieć 10 lat i nie wiedzieć, jak mój ojciec ma na imię? Ja stałam po prostu skamieniała. Nie wiedziałam, czego ona ode mnie chce. No, ona mi się kazała dowiedzieć, jakie to imię. Ja usiadłam, przyszłam do domu, powiedziałam, no to moja mama się do niej wybrała. Powiedziała, a co to za imię? A moja mama mówi, takie samo jak Józef i Franciszek. Równocześnie koło historii wciąż się toczy. Walka na partyjnych szczytach prowadzi do likwidacji pluralizmu. Z połączenia Centralnego Komitetu Żydów Polskich i Żydowskiego Towarzystwa Kultury powstaje TSK-Żet. Czas pokazał, że potrafiono wznieść się ponad ten cały ideologiczny aspekt. Ale taka sytuacja nie wszystkim odpowiada, choć towarzystwo robi co może, by przyciągnąć jak największą publiczność. Słynne wieczory piątkowe to były imprezy kulturalne, na które zapraszano pisarzy żydowskich, wybitnych artystów żydowskich. Ale ideologia sobie, a codzienne życie sobie. Wielu Żydów lgnie do TSK-Żetu, bo ten pomaga im w kultywowaniu jidyszkajtu. Zaspokaja potrzeby kulturalne, a kiedy jest taka konieczność, wspiera finansowo. TSK-Żet miał być takim pasem transmisyjnym partii do społeczności żydowskiej. I też podkreślano, że TSK-Żet będzie socjalistyczny w formie, a narodowy w treści. Na opowieść o TSK-Żecie jeszcze przyjdzie pora. Na razie, wyprzedzając chronologię, spójrzmy na inicjatywę, która przeszła do legendy. Częściowo dlatego, że po odwilży działacze sami uznali, że trzeba postawić na coś więcej niż sprawy ideologiczne. Przywództwo TSK-Żetu wymyśliło sobie, że ponieważ jest nas tak mało, to organizowali kolonie i obozy TSK-Żetowskie, zbierając młodzież z całej Polski. Taka kolonia stała się często pierwszą okazją do tego, żeby przekonać się, że nie są jedynymi Żydami. Te kolonie najpierw przez komitet, a potem przez TSK-Żet były cały czas organizowane, więc one się odbywały czy nad morzem, czy tutaj w okolicach, różnie. Jeździ. Tak, no wszyscy jeździli. A z tych biedniejszych rodzin to wiem, że mieli dofinansowanie i było tak, że na przykład przez 2 turnusy przebywali, żeby mogli gdzieś tam, powiedzmy, mieć wakacje. I rodzice mieli. Tak. A to już relacje samych uczestników. Jak pojechałam na kolonię żydowską, to ja gdzie w domu musiałam być o 20:00 w domu, a tam luz totalny. Ta młodzież robiła co chciała. To były wypieszczone, wypielęgnowane, rozbisurmanione dzieciaki w moich oczach. Ale genialne umysły, genialne głowy. Na obozie wędrownym byłem też jednym. Zresztą bardzo głośnym, ale to dużo było o tym opowiadać, bo ten obóz wędrowny odbywał się w czasie wojny 6-dniowej i my na znak solidarności z państwem Izrael, które wtedy, przepraszam, tak kolokwialnie powiem, dokopało państwom arabskim w ciągu 7 dni, tak, to była wojna, nie, 6-dniowa, przepraszam, tak, na znak solidarności ktoś wpadł na genialny, w cudzysłów proszę to ująć, pomysł, żeby wystrugać sobie z kory, z drewna brzozowego gwiazdy Dawida i sobie na czapeczkach. Była pani 67 rok. Cudowny pomysł. Jak to się skończyło? To się skończyło tak, że nam nic nie groziło, ale nasz opiekun jakby starszy, no nasz kolega, tylko że kilka lat starszy, w związku z tym jakby drużynowy, czy jak go nazwie, w tej chwili nie pamiętam, ten dopiero miał kłopoty. Jednym z wychowawców na koloniach żydowskich był Jerzy Duda-Gracz, innym Jacek Kuroń, choć ten ostatni trafił tu za karę. Po tym jak zakładane przez niego drużyny walterowskie uznane zostały za niewygodne, a co za tym idzie zlikwidowane, Kuroń trafił do obozowej kadry TSK-Żetu. Mieliśmy wieczory piękne, ogniska, śpiewaliśmy, ale śpiewaliśmy i po polsku, i po żydowsku. Żeśmy, dla przykładu my ze Szczecina, jak żeśmy szli przez Poroni, to żeśmy mocno śmiewali morze, nasze morze, będziemy wierni się, tak jakbyśmy byli polską grupą harcerską, nie? Także no i śpiewaliśmy żydowskie piosenki, tam jest taka kolonistny zejmie mir, tam, że jesteśmy na koloniach i także byliśmy normalną młodzieżą. Pojechałem raz na taki obóz, ale tam narozrabiałem i mnie tam więcej nie wysłali inaczej już. Wysłali, to było w Tczewie. To nie były obozy szczecińskie, czy warszawskie, czy jakieś inne, tylko ze wszystkich miast przyjeżdżały te grupy młodzieżowe. Poznawaliśmy młodzież w naszym wieku, plus minus, z całej Polski. Także myśmy, będąc młodzieżą i dziećmi z Warszawy, znali sporą ilość młodzieży żydowskiej z całej Polski, z Wrocławia, z Krakowa, ze Szczecina. Ja byłam w Karwi, w Ostrowie na Helu, koło Karwi, koło Jastrzębiej Góry, na takim wielkim obozie, był w Jarniątkowie, były obozy harcerskie w Poroninie, więc ta działalność była taka fajna. Wyjeżdżaliśmy oczywiście na kolonie, na obozy. Czy z tego czasu zachowały się jakieś znajomości, a może przyjaźnie? Oczywiście, do dzisiaj mamy. Spora społeczność młoda była z Łodzi i te znajomości właśnie przez te obozy TSK-Żetowskie przetrwała do dziś. Ja nie jeździłam na kolonie, ponieważ moi rodzice cały czas... Ja byłam takim prawdziwym dzieckiem żydowskiej rodziny. Znaczy, Lucynka, nie biegaj, bo się spocisz. Wszystkie dzieci żydowskie grały na pianinie, to mnie kupili, jak miałam 4 lata pianino i posadzili mnie przy tym pianinie. I ja musiałam walczyć z tym pianinem przez długie lata. A za progiem czai się rok 56. Jemu i jego konsekwencjom przyjrzymy się w następnym odcinku.